Polsce się wszyscy cieszą, nie wyłączając naszych czerwonych braci, bo sobie myślą, ta Polska nie jest taka zła i nie jest w niej tak najgorzej, skoro z niej wyszedł papież. Może najbardziej smutno, to jest mnie, prymasowi, bo straciłem dla Polski najbardziej dzielnego, najbardziej mi bliskiego współpracownika i pomocnika. Ale dla Kościoła Bożego, dla pogłębienia Ducha Bożego, żywej wiary, powszechnym Kościele, muszę się cieszyć i cieszę się. Kiedy zmarł arcybiskup Baziak i kiedy metropolia krakowska pozostała bez ordynariusza, ta sytuacja była wymarzoną okazją oczywiście dla komunistycznej władzy na to, żeby arcybiskupa metropolitę krakowskiego przeciwstawić prymasowi Polski. Ksiądz prymas Wyszyński zdawał sobie sprawę z tych zamierzeń. Opracował prymas Wyszyński termo trzech kandydatów i na czele tego termo postawił na pierwszym miejscu ówczesnego sufragana krakowskiego Karola Wojtyłę. Prymas, który był zawsze bardzo ostrożny i raczej nieufny, dokonał ogromnego aktu zaufania wobec młodego hierarchy, który nie dał się jeszcze poznać i który na dobrą sprawę był znany prymasowi dopiero od kilku lat. Przecież dlaczego władze polskie, ludowe zgodziły się na to, żeby Wojtyła stał biskupem, bo musiałby zgodzić, potem kardynałem, powiedzieli jedno, stary Wyszyński, socjolog, a tu filozof, ach, to będzie coś. I chcieli go przeciwstawić, myśleli, że to tak będzie. Kiedy Wojtyła stał się kardynałem w Krakowie, władza polska, to się zaczyna mówić, aha, to jest osoba znana, robi mi coś, żeby był taki bić, klin między jednym i drugim. I robili, dużo robiło. Ale im się nie udało. Myślę, szukając przyczyn tego, że były dwie istotne przyczyny. Pierwsza była taka, że obaj ci hierarchowie byli ludźmi wysokiej klasy. Wyłamywali się z tych prymitywnych i schematycznych kategorii myślowych marksistów, którzy wietrzyli wszędzie możliwość walki o wpływy i o władzę. Oni byli ponadto. To jest przykład po prostu dla wszystkich, nawet dla polityków, dla wszystkich ludzi, jak można dwóch ludzi, dwa światy, dwa bieguny, jak potrafią wspólnie pracować dla Kościoła. No ja to przeżywam na Jasnej Górze, to było coś pięknego na Jasnej Górze. Te kazania. Na sumie miał kazanie Wyszyński, a wieczorem Wojtyła. Bośmy zapraszali. I było tak, że czasami uważali, że Wyszyński to jest rewolucjonista, był tego, a Wyszyński to raz takie pobożne kazanie. Tam nikomu nie, tam nie, jak to się nie wspomniał o komuś, tylko o Matce Bożej, bo wszystko pięknie, ładnie, dobrze było. Ale wieczorem, ale to słyszał Wojtyła. Wieczorem Wojtyła się na szczyt, jak wyrąbał coś nieprawdopodobnego. I ci w ogóle nie wiedzieli, kto to jest wrogiem komunistów, czy ten, czy tamten. To było to uzupełnienie. To był ten duet, który szedł zawsze we dwójkę grali. Władze komunistyczne bardzo liczyły na to, że uda im się rozbić Kościół, kiedy będą lansować osobę księdza kardynała Wojtyły, jakby na kontrapunkcie, w przeciwstawieniu z kardynałem Wyszyńskim. Od początku ksiądz kardynał Wojtyła jakby rozeznał ten plan i nigdy nie dał siebie użyć, żeby w jakikolwiek sposób być przeciwko kardynałowi Wyszyńskiemu. Takim pierwszym przykładem była kampania wzniesiona przez Gomułkę po liście biskupów Episkopatu Polskiego do biskupów niemieckich, w
końcu 1965 roku. Liczono bardzo, że ostrość ataków doprowadzi do jakiegoś rozwarstwienia polskiego episkopatu. Liczono bardzo, że nie wytrzyma tej sytuacji świeżo mianowany arcybiskup krakowski. Tymczasem czekał ich tutaj pod tym względem zawód. Arcybiskup Wojtyła po powrocie z Rzymu jest na obiedzie, po czym długa rozmowa o liście biskupów polskich do biskupów niemieckich. Stanowiska nasze są zgodne. Ksiądz arcybiskup zdaje sobie sprawę z tego, że usiłowano nas sobie przeciwstawić, w nadziei, że jedwabny styl arcybiskupa może to ułatwić. Kiedy ksiądz kardynał Wyszyński podjął decyzję o oddaniu Polski Matce Bożej w niewolę, było to przez wielu ludzi, nawet Kościoła, niezrozumiane. Wtedy kardynał Wojtyła pisze teologiczny komentarz do milenijnego aktu oddania. Jest to najgłębsze zrozumienie myśli kardynała Wyszyńskiego, tej myśli zawierzenia Matce Bożej. To zawierzenie też ich łączyło bezgranicznie. Obaj byli oddani Matce Bożej całkowicie. Jasnogórska Matko Kościoła, raz jeszcze oddaję Ci siebie, macierzyńską niewolę miłości, wedle słów mego zawołania, totus tuus. Oddaję Ci cały Kościół, wszędzie, aż do najdalszych krańców ziemi. Oddaję Ci ludzkość i wszystkich ludzi, moich braci. Ojcu odmówiono paszportu do Rzymu, do Ameryki. To była kara dla prymasa za list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Kara dla prymasa trwała 3 lata. Kardynał Wojtyła na początku tej kary akurat przyszedł na Miodową i zanim wszedł do pokoju ojca, wszedł do mojego pokoju pracy i mówi, czy prymas dostał paszport? Ja mówię, nie dostał. Wyjął wtedy z kieszeni paszport, pokazał i mówi, patrz, ja dostałem, ale nie skorzystam, nie pojadę. Nie ma delegacji biskupów polskich bez prymasa i nie pojechał. Kiedy przyjechał de Gaulle do Polski, prymas Wyszyński myślał, że złoży mu wizytę. No niestety, de Gaulle nie chciał, władze zażądały, żeby się nie spotkał z Wyszyńskim. I de Gaulle na mszę świętą pojechał do Gdańska w niedzielę. Żeby się nie, bo musiał w Warszawie, to musiał prymas odprawiać. Nie kanonik, bo głupia sprawa. Wyjechał, nie spotkał się. I kiedy przyjechał de Gaulle do Krakowa, to Wojtyły nie było. Wyjechał. I to jest kolejny dowód na to, jak oni byli jedni. Jak oni byli jedni. Że taka przyjaźń to się zdarza naprawdę bardzo rzadko. Po śniadaniu rozmowa z kardynałem Wojtyłą. Wyrażamy sobie słowa wspólnoty jako wyraz zrozumienia w sprawie generała de Gaulle. Stwierdzamy, że władze państwowe chciały stworzyć wrażenie, że istnieje rozbieżność między kardynałami. Nieobecność kardynała Wojtyły na Babelu dała odpowiedź i panu de Gaulle, i społeczeństwu polskiemu, i rządowi. Ta solidarność kardynała Wyszyńskiego, kardynała Wojtyły z prymasem Polski, wyrażała się nie tylko wobec władz PRL-u, ale również, jeżeli zachodziła taka potrzeba, wobec kół watykańskich. Mało kto wie, że już na Soborze Watykańskim II obaj ci hierarchowie doszli wspólnie do wniosku, że przedstawiony Zgromadzeniu Soborowemu projekt deklaracji o wolności religijnej jest trudny do przyjęcia, ponieważ nie uwzględnia należycie potrzeb i oczekiwań ludzi wierzących za żelazną kurtyną.
przede wszystkim Polaków. I stąd, kiedy zawiodły próby przeredagowania tego dokumentu soborowego i kiedy w niezmienionej albo w prawie niezmienionej formie został poddany głosowaniu, zarówno oni obaj, kardynał Wyszyński i arcybiskup Wojtyła, jak i wszyscy polscy ojcowie Soboru głosowali non placet. Nie znaczy to oczywiście, że we wszystkich sprawach oni obaj myśleli tak samo i że nie było w poglądach ich różnic. Ale taki mały przykład dotyczy głosowania, sprawy głosowania w wyborach do Sejmu ogłoszonych w 1969 roku. Po obiedzie rozmowa z kardynałem Wojtyłą pragnie uzgodnień w sprawie naszego stosunku do wyborów. Wyjaśniłem, że w ubiegłych wyborach nie brałem udziału, gdyż nie widziałem możliwości wybierania. Dziś wyborów już dokonał towarzysz Kliszko, nic mi więc nie pozostaje. Gdybym był pytany, dam oświadczenie, że nie mogę spełnić obowiązku wyborcy. Że muszę protestować przeciwko charakterowi Sejmu, który nie jest parlamentem, lecz tylko agencją PZPR. Że nie mamy gwarancji, by poprawiła się polityka w nowym Sejmie. Że zastopowano budownictwo sakralne. Że odbywają się polowania na księży na ulicach Warszawy. Przypadek księdza Wójcika z Wierzbic. Kardynał Wojtyła jest skłonny pójść do głosowania. Wypowiedź swoją uważam za prywatną. Nie mam zamiaru wpływać na nikogo. Może mi nie dadzą paszportu na synod. Są to sprawy niewspółmierne. Odpowiadam za Kościół w Polsce. Pozostawiamy sobie swobodę. Obaj byli ludźmi autentycznymi. Obaj byli ludźmi prawdziwymi. Ani jeden nie grał, nie udawał w życiu, ani drugi. Byli sobą. Kardynał Wyszyński w swoim zawołaniu biskupim ma soli deo, samemu Bogu, tylko Bogu. I Ojciec Święty Jan Paweł II w swoim biskupim zawołaniu, totus tuus, cały Twój. I to było prawdą ich życia i myślę, że dla nich obu to była największa moc. Sobór Watykański II sam w sobie nie jest polem konfliktu między Wyszyńskim i Wojtyłą, i nie jest też polem konfliktu między Stefanem Wyszyńskim a ewentualnie inteligencją katolicką. Natomiast skutki tego Soboru Watykańskiego II, jego często rewolucyjne postrzeganie przez zachodnich katolików spowodowało, iż również tu w kraju znaleźli się szczególnie związani z miesięcznikiem Więź, z Tygodnikiem Powszechnym, ze Znakiem, ludzie Kościoła, świeccy, którzy chcieli bardzo mocno wpływać na politykę Stefana Wyszyńskiego, żądając niemal, by dokonał on przyspieszenia reform Soboru Watykańskiego. Przyspieszenia w kierunku szeroko pojętej demokratyzacji Kościoła, co było oczywiście zupełnym zaprzeczeniem realnych możliwości ówczesnego Kościoła w Polsce. I to Kościoła, który na dodatek stale był Kościołem walczącym. I tu prymas Wyszyński miał bez wątpienia rację i z nim się bezwzględnie zgadzał również kardynał Karol Wojtyła. Myślę, że ojciec stanął ponad wszystkim. I tu kardynał też stanął ponad środowiska, którymi był otoczony. Czy Kraków, czy Tygodnik, czy inteligencja krakowska. Myślę, że oni nie podzielali w wielu sprawach i w wielu tych wielu inicjatywach naszego ojca. Na pewno nie podzielali. Ale ojciec i kardynał stanęli jak gdyby ponad tym wszystkim. W ciągu tych lat prymasowskich i biskupich, a więc od 1946 do śmierci 1981 roku, z tego cośmy wyliczyli w Instytucie Pamięci Narodowej, prymas Wyszyński był otoczony mniej więcej 70 agentami, w mniejszym lub większym stopniu zbliżonymi do niego.
I podobnie można powiedzieć, że działo się z kardynałem Wojtyłą. Starano się albo bezpośrednio poznać myślenie kardynała, poznać jego najbliższe otoczenie i ewentualnie znaleźć cennego bądź cennych tajnych współpracowników. Z dokumentów służb bezpieczeństwa dowiadujemy się o tym, jakie były plany, jakie były zalecenia. Właśnie było zalecenie, żeby kusić przywilejami kardynała Wojtyłę, żeby lansować jego, żeby podkreślać, że on jest nowocześniejszy, że jest młodszy. Nigdy kardynał Wojtyła na to nie poszedł. I służby bezpieczeństwa wiedziały o tym, czytamy o tym w dokumentach. Wojtyła nigdy nie pójdzie na walkę z kardynałem Wyszyńskim. Służba Bezpieczeństwa na bieżąco analizowała swoje sukcesy i porażki dotyczące konfliktowania Stefana Wyszyńskiego z Karolem Wojtyłą i ta życzeniowość, która wiązała się z ewentualnymi sukcesami na tej drodze, bardzo szybko była konfrontowana z realiami i w raportach Służby Bezpieczeństwa jest wyraźny znak, i to nie jeden, że sama Służba Bezpieczeństwa przyznaje się do porażki, przyznaje, że nie udało jej się znaleźć wystarczająco dużo argumentów i sposobów i gier operacyjnych, które by doprowadziły do rzeczywistego skonfliktowania tych dwóch postaci. Więcej, że nie dość solidarnie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła prowadzą swoją politykę kościoła, to jeszcze na dodatek właśnie to Karol Wojtyła, im dalej w las w lata 70., staje się coraz groźniejszym przeciwnikiem komunizmu. Tak więc słowo niewola, które nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli, w tym jednym miejscu, w tym jednym odniesieniu napełnia nas ufnością, napełnia nas radością posiadania wolności. Tu i zawsze byliśmy wolni. Kardynał Wojtyła przyjeżdżał w czasie ojca wakacji, które nasz ojciec spędzał zawsze w lipcu, i najpierw w Tryszawie, a potem na Bachledówce pod Zakopaną. Przyjeżdżał zawsze pod koniec lipca, przed 3 sierpnia. 3 sierpień to były imieniny ojca naszego prymasa, urodziny i rocznica kapłaństwa. Zapytałam kiedyś, dlaczego ksiądz kardynał tak wiernie przyjeżdża do ojca pod koniec lipca. Odpowiedział mi, dlatego że ja muszę być pierwszy, który złoży mu życzenia imieninowe, urodzinowe i rocznicowe kapłaństwa. Muszę być pierwszy. To było widać z ojca twarzy, że ojciec już się cieszył, że ten kardynał przyjedzie. A jak przyjechał, to już się cieszył, że będzie z nim rozmawiał. Przybył kardynał Wojtyła. Właśnie kończyliśmy brewiarz w kaplicy i oczekiwaliśmy nań. Wracał z jakiejś wędrówki. Plecak w aucie i piuska na nim. Wzięliśmy go od razu w swoje obroty. Bardzo się rozpogodził. Jest mu to ogromnie potrzebne przy systemie jego pracy. Dość długo gawędziliśmy przy stole. Kardynał, wspominając swoje dawne wyprawy z młodzieżą akademicką, odżył, odmłodniał i był niewyczerpany w inicjatywie piosenkowej. Wygłosił piękne przemówienie, na które ja odpowiedziałem: ciągnijmy wóz ojczystego kościoła z połem. Ojciec zaś się odprężał przy kardynale. Taki był pogodny, taki był radosny. A kardynał Wojtyła, widać było z jego zachowania, że po prostu na swój sposób nie tylko szanował, ale miłował i uwielbiał prymasa. Wieczorem zawsze była wieczornica, była kolacja, a potem długie, długie śpiewanie. Na drugi dzień rano modlitwa, msza święta, śniadanie, a potem najczęściej była wielka rozmowa dwóch kardynałów. Siadali sobie gdzieś tam na przyzbie, gdzieś na krzesłach, które przygotowaliśmy, i to były rozmowy najczęściej, które trwały do 2 godzin. Potem nasz ojciec
zapraszał księdza kardynała na siatkówkę. Ojciec sędziował, a kardynał po prostu szalał. Tak grał w siatkówkę, że no po prostu namiętnie. Widać było, że on gra całą sobą, całą osobą. Był wspólny obiad, potem często ksiądz kardynał Wojtyła i ksiądz prymas Wyszyński szli do lasu na spacer. Chodzili sobie właśnie tą drogą górską, skąd był piękny widok Tatr. Nieustannie mi wraca myśl o mojej zbliżającej się śmierci. Nie wiem kiedy i jak to będzie, ale już dziś widzę na swoim stanowisku innego człowieka, któremu chciałbym już teraz robić miejsce i na Miodowej, i w Gnieźnie. Gdybym miał nawet żyć dłużej, trzeba już dziś myśleć o tym, jak w porę się usunąć i tak tym wszystkim kierować, by mój następca miał jak najmniej kłopotów. Wydaje mi się, że moje zadanie jest spełnione na Wielkiej Nowennie i roku tysiąclecia Chrztu Polski. Nazywają mnie prymasem tysiąclecia. Warto by na tym poprzestać. To było kiedyś na Bachledówce. Zawsze ksiądz kardynał składał ojcu naszemu życzenia imieninowe, bo to było krótko przed imieninami. I ojciec odpowiadał. I ojciec wtedy powiedział tak. Kardynał Chląd był starszy ode mnie o 19 lat. I ksiądz kardynał jest młodszy ode mnie 19 lat. Wywnioskowaliśmy z tego, że ojciec szykował sobie kardynała Wojtyłę na swojego następcę. To jest piękna gdzieś w kościele. To jest pewna kontynuacja. Pewna kontynuacja. I kardynał Chląd miał duży wpływ na Wyszyńskich, jeszcze przed wojny, prawda. I później się została ta kontynuacja i właśnie sprawa prawa człowieka i tak dalej. I prymas Wyszyński przekazał właśnie ta nauka dalej, między innymi Wojtylowi. Prawda? Ale ważne jest, jeśli pan może przekazać coś, ale musi być odbiór też. I tutaj odbiór był wielki człowiek, przyszły papież, prawda? To wiesz, prymas Wyszyński mógł wszystko robić, ale jeśli nie ma odbioru, to może być stracony. Ale to jest taka piękna koordynacja między prymasem Wyszyńskim i kardynałem Wojtyłą, albo później się papieżem. Ja byłem świadkiem, kiedy po śmierci Jana Pawła I, to było tylko na Fischer, tam w Zabrodzie, tam byłem na wakacjach i kiedy dowiedziałem śmierć i następnego dnia, czy sam przyjechał do Wyszyńskiego Wojtyła. I wiem, że oni rozmawiali z sobą kilka godzin, może z 5 godzin. To wtedy chodzili, rozmawiali i Wyszyński Wojtyła wyjechał. I ja tak chodziłem i nagle wyszedł do lasu Wyszyński. Spotkał się ze mną, czy ja tam przywitałem się. I w momencie Wyszyński mówi do mnie, nie przypuszczałem, jak wielkim człowiekiem jest Wojtyła. Przedtem mówił, chwalił go, że Wojtyła raz tylko książkę czyta, bo już pamięta. To chwalił go. A tutaj powiedział takie zdanie przed wjazdem na konklawę. Dosłownie, nie przypuszczałem, jak wielkim człowiekiem jest Wojtyła. Tylko tyle. W czasie konklawy, kiedy już głosy zbliżały się do kardynała Wojtyły, że on zostanie, nasz ojciec, prymas, a wiemy to od prymasa, od ojca, a także od późniejszego papieża Wojtyły, też nam to powiedział. Ojciec podszedł do kardynała Wojtyły i powiedział tak, jeżeli wybór się dokona, bardzo proszę przyjąć. Bardzo proszę przyjąć. Kardynał Wojtyła nic nie odpowiedział. Zapytałam go potem,
już później, już po odejściu ojca do Pana Boga, kiedy już on był papieżem, zapytałam, czy to Ojcze Święty było ci pomocą do wyboru? Mówi, ogromną. Ja bym przecież się wahał przyjąć wybór, bo ja bym go tam w wojującym komunizmie nie zostawił samego. Więc był, nie wiem co bym zrobił, ale prymas powiedział takim głosem, jakby mnie rozkazywał. I wtedy zrozumiałam, muszę przyjąć, taka jest wola Boża. I przyjąłem. Ale jeszcze potem, już jak był wybrany papieżem Karol Wojtyła, ojciec prymas znów podszedł do niego i powiedział, radzę przyjąć imię Jan Paweł II. A już wybrany odpowiedział, myślę tak samo, bardzo dziękuję. Habemus Papam! Po wieczerzy poszliśmy na górę do niewielkiego pokoiku, który zajmował kardynał Wojtyła. Krótka rozmowa prywatna z jego świątobliwością. Jesteśmy obydwaj zażenowani tym tytułem, który nagle w ciągu 2 godzin stanął między nami. Ja straciłem wielkiego przyjaciela i bliskiego współpracownika, ale zarazem zyskałem, gdyż nie będę musiał długo tłumaczyć sytuacji Kościoła w Polsce, gdyż tak dobrze ją zna nowy papież. Po konklawie ojciec wrócił, myśmy czekały właśnie na Pietro Cavallini w salonie. Ojciec wrócił, położył palec na ustach i powiedział, ani słowa nie mówcie, bo będę łkał. A ja to zapytałam, ojcze, ale co się stało, że taki jesteś wymizerowany? Bo był niesamowicie, to w ciągu 2 dni. A ojciec powiedział tak, całą noc do 5 rano rozmawialiśmy z papieżem, z nowo wybranym papieżem. I obaj serdecznie płakaliśmy. To był taki duet, w którym do pewnego momentu osobą pierwszą był prymas Wyszyński, a od pewnego momentu, to znaczy od tego konklawę, sytuacja się zmieniła zasadniczo, prawda? I to była bardzo trudna psychologicznie sprawa. Ja muszę powiedzieć, trochę się obawiałem, jakie to może przynieść reperkusje, dlatego że oni obaj musieli stanąć na wysokości zadania i ten krytyczny punkt jakoś wspólnie i godnie przejść. I dla mnie takim momentem takiej wielkiej ulgi to było to homagium. Pierwsze homagium kardynałów, prawda, publiczne wobec nowego papieża i sposób zachowania się Jana Pawła II. To mi spadł kamień z serca, bo sobie zdałem sprawę z tego, że oni znaleźli jakiś powiedziałbym, model rozwiązania tego problemu. I prymas Wyszyński się do tego dostosował. To znaczy, on przyjął tą postawę, ty musisz odtąd rosnąć, a ja będę coraz mniejszy. Ja tylko płakałem. Ja wiedziałem, jakie to jest emocjonalne, jakie to jest szczerze. Jeden kapłan przywita drugiego kapłana, ale to był unikum też historii Kościoła, że prymas Polski idzie do swojego kapłana. Dlatego, wie pan, to jest coś takiego w Kościele nie było. To jest tak emocja, wtedy można było nie myśleć, tylko płakać z emocji.
Ja tak robię, jeśli pan zna mnie osobiście sprawy, ja tylko wziąłem, bo to bzy leciał, tak, że taki jest taki wielki kościół, humanizm, tak cała Ewangelia leciała przede mną. To są, logicznie mogę nic tłumaczyć tutaj, logicznie mam, ja mam tylko emocje. Kiedy się patrzy na twarz kardynała Wyszyńskiego i Ojca Świętego, to jest naprawdę coś z jakiejś najgłębszej relacji Ojca i Syna. On w tym Synu doznał największej chwały, największej radości. A Syn, który stał się Ojcem, czerpał z tego Ojca największą moc. Czcigodny i umiłowany mój księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża, Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Pożegnanie było czułe i mokre. Prosiłem o błogosławieństwo, ale papież ukląkł pierwszy i prosił o błogosławieństwo. Zrobiłem mały krzyżyk, klęcząc. Popłakaliśmy się wszyscy, to było wstrząsające. Milcz serca, niechaj Boży rozum i kościelna racja stanu biorą górę nad wszystkimi uczuciami przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Pociecha, że na odcinku watykańskim będzie polskiemu kościołowi łatwiej. W Rzymie to ojciec mówił nam, że bardzo was proszę, módlcie się dla mnie o pokorę. No mówiliśmy, ojcze, przecież ty jesteś bardzo pokorny, to jeszcze pokorniejszy, to co to będzie? Ojciec mówi, potrzeba mi w tej chwili bardzo pokory. Ja zapytałam, ale dlaczego? Dlaczego tak w tej chwili? Bo gdziekolwiek się zjawię, gdziekolwiek mnie zobaczą, podchodzą do mnie i mówią, jakby pokazują na mnie palcem, jakby na tego, który spowodował to, ten wybór. Mówi ojciec, no wszyscy mi to mówią, żeby nie prymas Polski, to by tego nie było, to jest zasługa prymasa. I ojciec mówi, po prostu potrzeba mi pokory. Mnie to nic nie może dotknąć. To jest sprawa Boża. Sprawa Boga ten wybór. Ten 77-letni już kardynał, zdający sobie sprawę z tego, że lata jego są policzone, doznaje jakiejś takiej radosnej ulgi, że jego troska o Kościół i naród w Polsce, troska, która towarzyszyła mu przez całe życie i przenikała wszystkie jego działania, w tej chwili może być powierzona polskiemu papieżowi, który te rzeczy rozumie lepiej niż ktokolwiek z jego poprzedników i któremu można z całym zaufaniem te sprawy pozostawić. I pojawia się u niego i powraca w różnych zapiskach takie zdanie: on ma rosnąć, a ja mam być coraz mniejszy. Kochany księże prymasie, prowadziłeś, ty niestrudzony sługo ludu Bożego, ty niestrudzony niezmordowany miłośniku i służebniku Pani Jasnogórskiej, wprowadziłeś program swojego prymasowskiego pasterzowania odwiedziny papieża w Polsce. Księże prymasie, pozwól mi tylko to jedno jeszcze powiedzieć, że ci się spełni. I ja za to Bogu dziękuję,
że ci się spełnia ten punkt twojego odważnego, bohaterskiego programu duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym. Perspektywy roku 1978 wydaje się zdecydowanie zasadna ta teza, iż pontyfikat Jana Pawła II był w dużej mierze pontyfikatem u swojego zarania, związanym bardzo mocno z tym całym dziedzictwem Kościoła katolickiego w Polsce, które to dziedzictwo wiązało się ściśle z prymasostwem Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz prymas odzwierciedla siłę fundamentu tego Kościoła, którym jest Jezus Chrystus. Na tym polega jego własna siła. Ksiądz prymas uczy od 30 kilku lat, że tę siłę zawdzięcza Maryi, Matce Chrystusa. Wszyscy o tym dobrze wiemy, że dzięki Maryi można najpełniej odzwierciedlić siłę tego fundamentu, którym jest Chrystus. Że dzięki Maryi można najskuteczniej stawać się zwornikiem Kościoła. Tego uczy życie i posługiwanie prymasa Polski. Jest on zwornikiem Kościoła Warszawskiego i jest zwornikiem całego Kościoła w Polsce. Na tym polega jego opatrznościowa misja od 30 z górą lat. Papież prowadził ten duch polskiego Kościoła przez będąc papieżem, co Wyszyński prowadził w kraju. Wydaje się, to jest raczej, nie chcę powiedzieć, różnili się, bo współpracowali. To tak bym się powiedział. Oczywiście każdy miał inne podejście do narodu. To Ojciec Święty czuł, że to jest następca Jezusa, trzeba iść do ludu. Tak dalej. Ale też Wyszyński to samo robił tutaj, on był z ludem, prawda? I tutaj ta cała praca duszpasterska. Ja bym świadkiem, naprawdę bym świadkiem rozmów między prymasem Wyszyńskim a Wojtyłą, kardynałem, jak rozmawiali, że biskup musi między ludźmi. On musi iść i Kościół musi wejść. Papież nie może tylko rządzić się za biurka. On musi być. I to wprowadził do te podróże. To nie było, że on lubił jeździć. No, lubił jeździć na nartach. Ale włóczyć się po świecie Bożym, no to dziękuję. Ale to była jego przemyślana metoda do Kościoła nowego, który idzie i wyniósł to z Polski. Jedyny ratunek przeciwko całej niewierze, to papież niech wyjdzie wśród ludzi i mamy owoce. I oto dzisiaj z łaski Bożej znowu tutaj jestem z wami wszystkimi, drodzy bracia i siostry. Z wami umiłowani rodacy, z tobą, księże prymasie Polski, z tobą, niezłomny orędowniku, z tobą, rzeczniku wielkiej, niezłomnej nadziei, która wytryska z duszy tego narodu, z dziejów tej doświadczonej ojczyzny. Ojciec bardzo się bronił, żeby cokolwiek było mówione o nim. W czasie szczególnie tej wizyty on się tak gdzieś się chował, żeby nawet na zdjęciach, żeby nie było, jakby całą tę atmosferę chciał zostawić dla papieża. Ojciec jak gdyby chciał, żeby tylko był papież. Sam chował się, prawie że się chował, żeby tylko wysunąć papieża. Coś muszę powiedzieć do księdza prymasa. Mnie nie ma. Niech żyje prymas! Niech żyje prymas! Niech żyje prymas, niech żyje prymas,
Niech żyje prymas! 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 Ojcze Święty, bardzo dziękuję Ci, żeś tak rozruszał młodzież, że mam oczywisty dowód, który zamieni się za chwilę w moją prośbę. Mianowicie, sam widziałeś, że gdy prosiłem tę młodzież, ażeby przestała, nie posłuchała mnie. Jako ostatnia deska ratunku, czy rzeczywiście nadal będą mnie słuchać, czy już nie, proponuję, zaśpiewajmy. Góralu. Lasowika i tych ochów lepszysty. Wyjechał papież do Krakowa i został Wyszyński na Sygusiebu 2-3 dni. I pamiętam, przy stole było, mówi, przecież on idzie do swoich. On chce być sam. Tam nie można mu przeszkadzać. To nie może. Wziąłeś, nie. On jest prima donna. On jest, tak się mówi. On tam nie można mu robić, że tak powiem, cienia. Niech on będzie najważniejszym. I Wyszyński czekał tutaj, bo do Krakowa nie pojechał, żeby nie psuć, że tak powiem, tego entuzjazmu, żeby nadrobił też drugiemu, nie, tylko jeden. On jest jeden, jedyny, nie ma kogo innego. I on też siedział, czekał tutaj, aż przyjedzie. To jest właśnie ten wielki szacunek, że nie pokazał się tu na Górze Pratu. Sam spokojnie modlił się i pomyślał się, no nie, to jest jego Kraków. On tam jest wszystkim, on tam musi być wszystkim. To jest jego Kraków, to jest jego dom. On tam ma być, a nie może, dwóch nie może panów być, tam jeden pan jest. I to jest właśnie wielkość. Składamy Ci należny hołd Ci i posłuszeństwa, całując Twoje spracowane dłonie i apostolskie stopy, utrudzony na bierzeniu dróg wielkich. Bądź pozdrowiony, zwiastunie pokoju i miłości Chrystusowej. Jak powiedziałem, proszę ojca, się ojciec utrudził w czasie tej podróży Ojca Świętego u nas. A ksiądz prymas ostro powiedział, wyraźnie, ostrym językiem do niego mówi, co ty mówisz? To ja się utrudziłem? To on się utrudził. To on się utrudził. I dodał mi zdanie jedno takie, które zawsze będę pamiętał. Mówi, ale utrudził się, ale nam dał Chrystusową naukę i dał nam życie. Po prostu tak określił to, że Jego obecność była tak ważna, tak absolutna. I takie szczęście, które nas spotkało i ten pierwszy papież, który przyjechał do Polski, to był do tego jeszcze Polak. Czy można było coś za coś więcej dziękować Panu Bogu? Moi drodzy, i tak mi się powiedziała znowu taka niekrótka wstawka i już widzę, jak będą na mnie krzyczeć, że znowu dzisiaj przedłużyłem kazanie. No co zrobić z tym polskim, tym słowiańskim papieżem? No co zrobić? Przecież był zamach na papieża. Ojciec chory, ciężko chory. Co tu zrobić? No, jak to powiedzieć ojcu? Ojciec znał mnie na wylot, więc mówi, no wiem, że coś masz do powiedzenia, mów. Przyjmę wszystko, cokolwiek powiesz. Spokojnie przyjmę, nie martw się, powiedz co.
No ja powiedziałam o tym zamachu, który był poprzedniego dnia, 13 maja i mówię, ojcze, ale nic już nie zagraża życiu. Już dziś w nocy była operacja. Lekarze są zadowoleni. Nie ma zagrożenia życia. Także ojcze, wiedz, że już jest dobrze. Ojciec się tak zapadł. Przez pewien czas milczał. Potem podniósł głowę nad poduszki i powiedział, zawsze się tego obawiałem. Zawsze się tego obawiałem. Tak powiedział. I wtedy powiedział słowa, dla mnie to były słowa wstrząsające. Proszę, ale powiedział takim tonem, jakby to był rozkaz, a nie prośba. Proszę, od dzisiaj nic za mnie. Od dzisiaj nic za mnie. Wszystko za Niego. Ja mogę odejść. On musi żyć. Wszystko za Niego. W tym momencie wiedziałam, że ojciec składa swoje życie, że już nie będzie żebrał o zdrowie, nie pozwoli nam się mówić o zdrowie, tylko będzie żebrał o zdrowie za papieża. Że ojciec w tym momencie oddawał dobrowolnie swoje życie za Ojca Świętego Jana Pawła II. Ojciec Święty jeszcze zadzwonił do naszego ojca 25 maja. Ojciec już bardzo słabym głosem już leżał. Mówił tak, ojcze, ojcze, łączy nas cierpienie, ciebie i mnie łączy cierpienie. Jestem bardzo słaby. Ojcze, między nami jest ona, Maryja. Ojcze, ojcze. Jeszcze w klinice Dżemeli, gdy dowiedział się o śmierci prymasa, to ksiądz Dziwisz nam to relacjonował, że Ojciec Święty tak trochę się zatrwożył, chwila milczenia i potem powiedział, będzie mi go bardzo brakowało, łączyła nas wielka przyjaźń. Kiedy pojechaliśmy do Rzymu, to było 6 czy 7 czerwca, krótko po zamachu, krótko po śmierci naszego ojca, kardynał Ojciec Święty wtedy miał łzy w oczach. Zapytał. Czy słyszałeś się, co prymas mówił w czasie tej ostatniej rozmowy? Ja mówię, ja tak słyszałam. A czy słyszałaś przerwę w mówieniu? Ja mówię, tak słyszałam. To ja wtedy, papież powiedział, to ja wtedy mówiłem, całuję twoje ręce, całuję twoje najdroższe ręce. To były moje słowa do papieża, powiedział do prymasa, powiedział papież. To były moje ostatnie słowa do prymasa, już właściwie umierającego, i ostatnie słowa prymasa do mnie, do papieża. A potem powiedział, zapytał nas, a czy wiecie, dlaczego wasz ojciec prymas nazywał się prymasem tysiąclecia? Ja mówię, no tak, bo był prymasem na tych skraju tych 2000 lat. Dlatego prymas tysiąclecia. Papież uśmiechnął się, pokręcił głową, że nie o to mu chodzi. Powiedział, on jest prymasem tysiąclecia i tak się nazywa, dlatego, że taki prymas zdarza się raz na tysiące lat. Przybywam także, aby przyklęknąć u grobu zmarłego prymasa tysiąclecia, do którego wielu rodaków przychodzi się modlić. Na miejscu, na którym spoczął ten,
który tak bardzo umiłował Kościół Chrystusowy, który tak wiernie kochał ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem przezwyciężając. Mąż heroicznej wiary, który wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic, u niej szukał pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności narodu. Po śmierci Ojca zapytałam Ojca Świętego. Ojcze Święty, czy jesteś przekonany o świętości naszego Ojca Prymasa? Ojciec Święty mi odpowiedział, tak Marysiu, jestem przekonany o świętości waszego Ojca. No to Ojcze Święty, to czy nie mógłbyś wynieść go na ołtarze bez procesu, procesu beatyfikacyjnego? Ojciec Święty mi odpowiedział, mam takie prawo, ale z niego nie skorzystam. Na pytanie moje, dlaczego, odpowiedział, bo by nas posądzili o nepotyzm. Sit nomen Domini benedictus. Et omnes celis servum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.